Szpionski thriller, spy mistakes, lub pomyłka rezydenta, lub sprawa rachunia, pomyłka rachunia. Tak, to jest pomyłka niecelowa, nienamierzona. W tym, że lub jakiś redaktor i już na miejscu czyta rachun, sprowadza ten program i czyta, że na liście napisano spis samolotów, które trafili w katastrofę i reszta. I między nich Tupolew 10 kwietnia 2010 roku. Również od tak krytycznych elementów infrastruktury, jak samoloty, którymi latali najważniejsi polscy urzędnicy. Może pokażmy listę najważniejszych incydentów bądź istotnych zdarzeń lotniczych, które przez cały okres III RP miały miejsce, bo być może nie wszyscy widzowie mają świadomość, jak było ich dużo. 99 rok. Samolot z marszałek Senatu Alicją Grześkowiak awaryjnie ląduje na pustyni w Arabii Saudyjskiej. 2004 rok. Tu-154 z premierem Markiem Belką na pokładzie zostaje uziemiony w drodze do Wietnamu, ponieważ z silników wydobywają się kłęby dymu. 2005 rok. Podczas wizyty szefa MON trzeba było sprowadzić techników do Kabulu ze względu na usterkę samolotu. 2008 rok. Samolot świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego na skutek awarii musi pozostać w Mongolii. Prezydent kontynuuje podróż wyczarterowanym samolotem. 2003 rok. Rozbił się śmigłowiec z premierem Leszkiem Millerem. 2010 rok. Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, a także ostatni prezydent RP na uchodźstwie. Panie ministrze, pomimo to daleko, to daleko nie wszystkie. To są tylko te najbardziej znane, najgłośniejsze. Tragedie, nie wszystkie wypadki, nie wszystkie awarie, bo przypomnijmy, że z Haiti Tu-154 leciał bez autopilota na ręcznym sterowaniu przez 12 blisko godzin, dlatego że właśnie nastąpiła usterka tego samolotu, który zresztą, których usterek było nieporównanie więcej. Dlatego też ten fragment, ja nawet rzeczywiście nie bardzo chciałem go komentować, który pan przywołał z tego orzeczenia, bo on jest tak dalece nie na miejscu i tak dalece niestosowny i tak dalece oderwany od realiów, że wręcz nie warto do niego się odnosić. Polsce potrzebne są samoloty dla osób pełniących istotne funkcje w państwie, ze względu na bezpieczeństwo państwa, nie na ich komfort, nie na ich wygodę, tylko ze względu na bezpieczeństwo państwa. I po raz pierwszy od 10 lat to się udało zrobić. Po raz pierwszy zagwarantowaliśmy, że będą dwa samoloty średnie już teraz tych wydatków. Zostaną zbudowane zgodnie z tymi założeniami. To za 10-12 lat będziemy w stanie powstrzymać każdego agresora. Panie ministrze, ale dlaczego mówimy w tej chwili o tego rodzaju sytuacji? Czy to znaczy, że państwo polskie dziś, w 2017 roku, nie ma zdolności powstrzymania? No na przykład państwa, o którym mowa jest wprost w dokumencie. Federacja Rosyjska dąży do wzmocnienia swojej pozycji w globalnym układzie sił przy użyciu różnych metod, wśród nich łamanie prawa międzynarodowego, regularne użycie siły, przymus w relacjach z innymi państwami. Mowa jest również wprost o zagrożeniu agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. Właśnie, że pierwsze zauważenie to to, co na pewno to pomyłka tych, którzy przygotowali jemu ten list poczytać. I on czyta i sam nie wierzy, co on czyta. Druga to jego pomyłka. Tam, gdzie on przygotował ten list, który wskazuje na to, że tyle lat walczyliśmy wszyscy, ja również wszyscy, że nie tylko mówili, sugerowali, domniemywali, a stwierdzali i będziemy stwierdzać, że to był zamach. Że to był zamach. Smoleński. A on czyta ten list, niby to jakiś taki ten wypadek z szarej okoliczności. Tych wypadków, które cały czas trafiają na drogach, wszędzie w w państwie. I z licytacji tego debilnego lista wynika, że to już nawet nie pancerna brzoza, kurde, przyczyna wypadku, jak twierdziło PO, a tylko jakaś typowa
usterka konstrukcji samolota, który tam gdzieś tam jego naprawiali, reparowali gdzieś tam w Rosji. Kurde, no co jeszcze można potem oczekiwać? I po drugie, sam minister Macierewicz nie oczekiwał takiego bzdetu. Takiej, aż takiej usterki medijnej, medialnej. Налаштовывал się на inne в ogóle coś korzystnego powiedzieć. A po takim trzeba wtedy na końcu, aż on wtoropał, zrozumiał Antoni Macierewicz, że to coś strasznego. I potem na końcu coś on powiedział, że tym listem można tylko wytrzeć dupy osłów z komisji kremlowskiej. Ну и по-друге тут сам вплив ма значение таком не то, что там революция, таком смысловом и эрудиции самого пана Рахоня и Антоні Мачаревича, когда пан Рахонь еще працовал в часы ПО там, на ТВП, инфу. И теж острыми питаннями, теж так, того самого Антоні Мачаревича, когда что шпіцовував, менчив Мачаревича. І зараз то допіра то відчуло ще в тих стосунках напентих з Антоні Мачаревичем і Рахонем. І коли послабляємося те стосунки, то Рахонь знов зачина наїжджати таким, якби так, ну то така ревалізація на пожьому вальки за ерудицію, вальки за першенство, за лідерство, таке то відчуло що, але то страшні помилки, треба нігде, бо то єдна справа реалізація в чимсь, але не в тим, не на тен тема. Бо коли пшес таке всіско, влада, всіско сон, є того щего, валька міжнародова, там різне відчуття влади, відчуття своєї компетенції, так, відчуття сатисфакції, яка вже всіско скомпенсувала попередня, не докомпенсована влада. Треба дуже уважити з тим тематом. Бо замах, він і є замах, і позостане ще замахом. Бо не замах, не удоводнено. А логіка, яким трудно удоводнити, люб не удоводнити, мови тільки єдно. То, що саме найлогічніше, що то замах. І жодні папери, тим логіки не здементуємо.